Dobry. Prezentacja ciągnika Ursus Vigus C3150. Ewentualnie, jak jest w dokumentach wpisane, C4150. Jest to ten sam ciągnik. Jedynie co się różni, to napisy. Ciągnik u mnie od 16 czerwca mniej więcej. Nabyłem go od pana Grześka Dolnego Śląska przed kontakt przez fabrykę. Po prostu napisałem ankietę, że jestem zainteresowany ciągnikiem i się pan Grześek odezwał. Ciągnik ma na dzień dzisiejszy przepracowane 130 godzin. Sprawuje się mechanicznie nie najgorzej. Jednak są tam jakieś wady, to przejdziemy później. Zaczniemy od tego konfiguracji. Z zewnątrz przedni TUS ma udźwig 2,5 tony balastem tonowym w standardzie. Oś sztywna, oś Carraro. Felgi Pronar, rozmiar opon 480x70, R28, Agrol, firma. Potem mamy silnik Deutscha, jest to dość fajnie, że tak powiem, z ciekawych podzespołów złożone. No, otworzymy sobie maskę jeszcze. Tutaj mamy całą fabrykę. Tu mamy filtry. Filtry paliwa jest na spodzie. Filtry powietrza jest na górze razem z osuszaczem. Ciągnik ma akumulator w tym miejscu. Tylnie skrzynia biegów. Skrzynia biegów jest od ZF-a. Potem mamy koła tylnie, to są 580x70 R38. Tak wygląda kabina Deutscha. Tył ciągnika prezentuje się tak. Po dwóch dniach pracy, po umyciu, zaczynajmy od tyłu. Rozłączanie przedniego tuza, dopływ oleju tą dźwignią. Te dwa gniazda mamy pod tylny tuz podłączone. Możliwością przepięcia je normalnie na tył. Mamy cztery pary wyjść hydraulicznie na tył, z czego możemy sobie przełączać dwie pary na przód i dwie pary mamy wtedy na tył. Pneumatyka jedno i obwodowa. Gniazdo elektryczne do przyczep, gniazdo elektryczne do siewnika. Cylindrus naprawdę masywny. Puk rabewer. Światła LEDowe mamy tu. Tutaj te światełka mamy LEDowe, tamto mamy zwykłe halogeniki. Opuszczanie, podnoszenie na każdej ze stron. Tutaj mamy miarkę oleju. Ciągnik jest na pochylonym, więc to jest inaczej. Resztą orze, więc jak widzicie, ciągnik pracuje. Przejdziemy teraz z drugiej strony. Tu mamy tak. Pompa od klimy. Turbinka. Pięknie się maleńsko wypaliło.
katalizator Deutscha mamy tam, to widać przez kratkę. Filtr powietrza. Zbiornik Ablu firmy Deutsch. Tak samo jak silnik. Miarka olejowa. Zbiornik paliwa 150 litrów. Starcza to powiedzmy na dobre 8 godzin pracy przy tym ciągniku. Teraz może wad zewnętrznych, które były tu robione przy nim. Potem przejdziemy do kabiny. Maska była wymieniana. Jest to jego druga maska, która ma już pęknięcia kolejne. O, proszę. Jest to maska już z nim druga. Poprzednia to samo się działo, tylko z drugiej strony. Tej strony tu. Jest to całe było połamane. Ponieważ maska jest z pożywa sztucznego. Wyleciała ta szyba. Tutaj ta. Nie wiem czemu. Po prostu stał ciągnik sobie na podwórku. No i pewnego dnia o pewnej godzinie szyby nie było. No bardziej uległy również butniki przednie. Po jednej jak i po drugiej strony. Ponieważ się zsuwały, serwis nawiercił dziury. Może butniki się teraz nie zsuwają do środka kabiny, znaczy do maski. Jednakże mają luzy nadal. Mimo po wielokrotnym dokręcenia błotnik się najda. O. Tak samo jest z drugiej strony. Zewnętrznej awarii jeszcze, która jest do usunięcia i niby serwis ją usunął, to cieknie olej z hydrauliki. To jest hydraulika niedokręcona, gniazdo hydrauliczne. Było to zgłaszane już, żeby was nie skłamać, dobry miesiąc temu. Przyjechały, uznały, że w tych zbiorniczkach była woda i to dlatego po prostu jest woda w zbiorniczkach i dlatego jest ulane z wierzchu. Serwis to spuścił, kazał wymyć gniazda. Oczywiście zostało to przeze mnie umyte. Na drugi dzień przyjechały fachowcy i stwierdziły, że woda się dostała i to trzeba często odpowietrzać, spuszczać wodę często. Gdzie przy pracy, przy talerzówce po prostu no, została ta wada, tak powiem, potwierdzona, nagrana. Więc pod koniec filmika wpuszczę awarie, jakie są, nim jak ten olej się wydobywa. Kolejną awarią tutaj to był wałek WOM. Po prostu niby odważne zastosowanie skrzyni Carraro, gdyż trzeba dwie wajchy popychać równorzędnie. Ale to wam pokażę w kabinie. Ciekawostką, anegdotą taką jeszcze względem maski to jest to, że ona się będzie psuła, dopóki jej nie usztywnią bardziej. A co na co usztywnią? Tutaj, w tym miejscu, tu powinna iść rurka. Tu. I wtedy by było lepsze. Tak jak tam jest zrobiony stelaż, tak od tego stelaża powinny iść rurki. Cieniutką rurkę ona by usztywniła. I by było lolo. Dzieci po dzieciach. Idziemy do kabinki. Teraz trochę w kabinie. Mamy kabinkę. I teraz tak. Ciągnik posiada klimatronik. Klimatyzację z klimatronikiem. To jest to. Jeżeli już jesteśmy przy klimie, to klimatyzacja jest w tym ciągniku przynajmniej niesprawna.
nie zdaję. Nie nadąża po prostu chłodzenia kabiny ciągnika. Mam zdjęcie, gdzie po prostu wysłałem panu Grześkowi zdjęcie względem tego, że ten ciągnik się naprawdę nagrzewa i ta klimatyzacja nie daje rady schodzić. Oprócz tego te dziury tutaj, te otwory, które były wycięte na te czarne stawki, po prostu wylatują. Serwis ten naprawiał i widzę, że po prostu owiną izolacją, wcisnął na chama i to i tak wylatuje. To jest mięsa z tym. Woda się z tyłu chwytów tu, w tym, w tamtym i w tym oraz w tym leje się woda po prostu nieraz jak z wiaderka. Po prostu klima prawdopodobnie zamarla. Jest coś źle klimatyzacją zrobione. Radio w tym ciągniku też jest w standardzie, gdzie po prostu główny serwisant Ursusa, szef serwisu, powiedział wprost: wymień sobie pan radio, bo to jest radio najniższej półki. Mówię, dobra, spoko, wymienię sobie radio, będzie ok. Grają otwarte karty i bardzo dobrze, cieszę się z tego. Jedyny plus, jeżeli chodzi napraw między klimatyzacją a radią. Ciekawe, czy by tak powiedziały też klimatyzacją. Panie, kup sobie pan nową klimatyzację, bo ta nie będzie wyrabiała. Ale to mniejsza z tym. Zobaczymy, jak sytuacja się rozejdzie. Przedstawiciel ma tutaj interweniować. Zobaczymy, co on załatwi. Dalej do mówienia ciągnika to jest tak. Rewers, przód, tył. Pokazuje na monitorze. Trzymamy szybko monitor. Tu mamy luzy. Przód, tył. Poruszenie winzią. Mamy 4 półbiegi pod obciążeniem i 6 biegów. Do tego mamy zakres wolny, szybki z tą dźwignią, która nie powiem, co robi. Potem mamy tak, światełka drogowe. Mamy awaryjne, napęd przedni, blokada mostów, wycieraczka tylnia. O, pięknie wyciera. No, to mamy to. Potem mamy tak. Paliwko, cieć robocza, chłodząca w ciągniku. I mamy tutaj pneumatykę. Ostatni, ten przycisk, wskaźnik. Potem mamy zegar obrotów silnika, błąd, jakby powiedzieć, ciągnik miał błądy chłodzenia, ponieważ węże, które były założone na chłodnicę, wypadały, spadały pod ciśnieniem, czy tam się rozgrzewały i po prostu opaska nie utrzymywała i ściągała. To wam pokażę za chwilę. Jeszcze wyjdziemy i uzupełnimy. To jest, tak powiem, takie dość szczere opinie tego ciągnika. Potem mamy menu całe. Mamy tak. 82 km ciąg dzisiaj zrobił. To 33,9 to będzie motogodziny i spalania nie ma. Ciągnik już pracuje 9 godzin. Prawdopodobnie. Co dalej? Dalej mamy przełączniki, kierunkowskazy, klakson i wycieraczka przednia. Przejdziemy tu.
Mamy sprzęgło. Prawie jak w Dżundrze. Albo w innych markach. Dźwignia ta została naprawiona. Pan Grzesio po prostu, znaczy pękła głownia tu. Ponieważ medziane to jest dorobione. Oryginalnie przy turach jest taka miedzianka wkręcana. Ja to dorobiłem po prostu tokarzem metalowe i zastąpiłem tamto z metalowego szpienia, znaczy aluminiowego szpienia na metalowy szpień i, że tak powiem, śmiga. Serwisant pana Grześka zrobił mi ten przycisk, po prostu przewiercił głownie i wstawił przycisk. On ma 6 biegów, nie 4, ponieważ ten plastik jest nie od tego. Oryginalnie powinno być coś takiego. Co dalej? Dźwignia szybka, wolny bieg, czy skrzynia szybka albo wolna. Przedni tuz, podnoszenie przedniego tuza, opuszczanie przedniego tuza oraz tylnie gniazdo hydrauliki. Przedni tuz hydraulika i tylni na tylnie gniazda hydraulika. Tylnia gniazda hydraulika, tylnia. Czyli mamy 4, z czego 2 nam odchodzą na przód. Teraz mamy masełko, które mnie nazwane. Dość odważne zastosowanie. Ale praktycznie działa, więc serwis robił się, nie zepsuło, więc mogę śmiało powiedzieć, że to jest tak. Jeden bieg, drugi bieg, kolejny bieg, prędkość wałka i teraz mamy kolejną. W takiej zasadzie włącznik, czyli za każdym razem musimy to wcisnąć po ustawieniu dźwigni. Gaz ręczny. Co niż zamontowałem sobie radio, ponieważ biega w trasach dość dalekich w transporcie. Panel oświetleniowy, czyli halogeny przednie, takie boczne, bardziej rozpraszające. Halogeny górne, LEDowe. Lampa błyskowa i światła robocze tylnie. Tutaj mamy gniazdo USB, gniazdo zapalniczki, wypalanie DFF-u, fotel mamy pneumatyczny i tyle. Teraz wam pokażę awarię, jeszcze te chłodnicze i opowiem historię, jak się tym działa. Tu jest taka opaska i ten wąż. I teraz tak, ten wąż spadywał stąd tu, po prostu, i dotykał tego koła. To widać, koło jest tu wydarte, ta krawędź, ponieważ obcinało opaski. I co? Pierwszy raz, jak zauważyłem, to zgłosiłem to do pana, do Lubina, do głównego serwisanta. Okej, przyjedziemy. A na pewno, a jeszcze lepiej by pan zrobił, jak zadzwonił by pan do pana Grzesia, bo to pan Grzesio panu naprawi. Dzwonię do pana Grzesia. Panie Grzesio, Lublin powiedział, że to pan ma to naprawić. A pan Grzesio mówi, ale to nie ja, bo to oni mają prawo do naprawy. No i zaczęła się przepychanka, która trwała, nie by was nie zdziwić, dobre, chyba dobry tydzień wtedy, to było pierwsze. No, po tygodniu czasu, po dłuższej tam przepychance, znaczy dłuższej, grubej przepychance, bo ja po prostu dość agresywnych słów używałem. I teraz tak, przyjechał pan Grzesio, serwisant pana Grzesia,
No, przywiózł opaski. Przywiózł, nie przywiózł, no ale powiedzmy, że przywiózł. Takie. Takie były fabrycznie założone tu na tym. No i takie założył. No i jak założył te opaski, no to pojechałem w pole. Znaczy w pole. No i teraz zaczęły się jazdy. Ponieważ ciągnik zrobił agregatem ścierniskowym. Tamtym, co jest na poprzednich filmach, gruberem. To był pierwszy raz pokazany. Dosłownie 80 arów. Mu to pole tyle mierzy. Tam wąż spadł. Wylał się cały płyn z tego. Cały ten płyn chłodzący. No i pan dzwoni do pana Grzesia, bo Lublin kazał dzwonić najpierw do pana Grzesia. No to dzwoniłem do pana Grzesia. Pan Grzesio do mnie. No to jest kurwa niemożliwe. Wie, jak niemożliwe, jak się stało? To mówi, jakiś tam płyn ci oddam, ci pieniądze, czy jak weź to zrób po swojemu. No, jakoś, ja tak powiem, to było mniej czy więcej dogadane. Zrobiłem to, poprawiłem to po serwisie pana Grześka. Oczywiście ja nie winię serwisanta pana Grześka przez to, że on założył takie opaski. A nie takie. Po prostu robił tak, jak jest ciągnik złożony i tyle. Jednakże no raz poprawiłem. Za pierwszym razem zrobił serwis na pana Grześka, za drugim razem poprawiłem ja. Za trzecim razem, już gdzie się to powtórzyło, się zdenerwowałem. Zadzwoniłem do pana Grześka, zadzwoniłem do Lublina. Czego Lublin oczywiście przyganiał tu, tam, tu, bo jakoś nie są wielcy zajęci i tak dalej. Że nie ma auta i. A szkoda gadać. Więc po uzgodnieniu panem Grześkiem założyłem oto takie opaski. Cztery. Tu. Tu. Tamtą. I tam jest jeszcze jedna. Kupiłem płynu za swoje własne pieniądze. Opaski. Awaria ustała. Czyli zrób to sam. Będziesz minął dobrze. Ciągnik chodzi już od tej awarii. Ciągnik już chodzi, myślę, że dobre, a to naprawdę dobre 2 miesiące. Mamy w czerwcu, początek lipca była awaria. No to mamy, powiedzmy, takie dobre półtora miesiąca. Było założenie tych opasek. I jest git. Ta guma nie spada. Oto koło nie trze. I jest, że tak powiem, dobrze. Dało się, dało. Tylko, że tak powiem, nie chcieli zrobić chyba. Kolejną anegdotą w tym ciągniku jest rzecz następująca. Ta turbosprężarka tak nagrzewa się z tej szyby, tej tu, tej po drugiej stronie, to jest tłumnik, nie idzie dotknąć. W ciągniku mam praktycznie w południe po 30 stopni, po 35 stopni i naprawdę nie idzie wysiedzieć. Trzeba po prostu zjeżdżać na przymusową przerwę, bo inaczej się nie da. Teraz tak, podsumujemy sobie ten ciągnik. Ciągnik ma 150 koni. Ciągnik jest zakupiony z roku 2019. Zakupiłem go w 2020. Historią dość
sławną. Jest coś takiego, że miał być ciągnik. Miałem zakupić ciągnik 2019, teraz zakupiłem, ale miał być to ciągnik z roku 2017 czy 16, który mi po prostu z placu nie zeszedł, gdzie po prostu było takie zawirowania, Ursus tak to krył, po prostu wyszła za dyma i nie zgodziłem się i dopiero, że tak powiem, dogadaliśmy cenę, gdy pan Grzesiu dogadał cenę dość atrakcyjną, bo ta cena była 255 tysięcy netto. Brutto z kosztem kredytu fabrycznego, ten ciągnik mi kosztuje tam 300 saczykiem, czyli mamy powiedzmy prawie Deutscha 61-65 chyba, jak dobrze pamiętam. Do John Deere'a 150-konnego brakuje, żeby była cena netto, więc rozumiecie, że cena jest atrakcyjna, jeżeli chodzi o ten ciągnik. Kosmetykę muszą chłopaki w tym ciągniku poprawić. Jak na razie ten pulpit, o ten tu, ciężko go widać, powiem być trochę wyżej, bo ja mam 2 metry i 10 cm i walę pierwszą lepszą dziurę w posiwiutkę. A to jest plastik, więc jak się walnie, to trochę boli. I tak powiem. Nową taką awarię tego ciągnika, która jest nie od dawna i dopiero jest teraz zgłoszona, to jest to, że ciągnik się odcina. Tak jakby się coś blokowało w nim. Ale tylko i wyłącznie nie, to czuć przy prędkości 15 w górę, powiedzmy. W tych prędkościach ciągnik zwalnia do zera wtedy. Tak jakby go komputer odcinał od paliwa, czy tam załączałby mu hamulce. Nie wiem, jest to zgłoszone. To jest taka awaria dzisiejsza tego ciągnika. Jest to już zgłoszone. Serwisant. Pan Grzesio już, że tak powiem, w tym temacie działa. Mamy teraz tak. Mamy omówiony rok. Mamy omówioną cenę. Teraz zadowolenie klienta. Najważniejsze i nie. Najważniejsze. Jako ogólnie na ten ciągnik jestem zadowolony. Jest to ciągnik za dość niskie pieniążki. Powiedzmy tam używka John Deere'a kosztuje 150, to jest taka nie za ciekawa i ma już tam powiedzmy jakieś 6-7 tysięcy godzin. Tu mamy ciągnik za 255 tysięcy netto i mamy nowy traktor, fabrycznie nowy. On przyjechał do mnie zerowym przebiegiem, wstawię zdjęcia również jak był przywieziony. Ciągnik na gospodarstwie jest plus, minus 80 hektarów, ponieważ z ciągnikiem wykonuje prace pomocne okolicznym znajomym rolnikom, którym mam znajomych, którymi współpracuję, więc robi raz więcej, raz mniej. Moje gospodarstwo jako moje jest gospodarstwem 50-hektarowym i na tę powierzchnię starcza. Do tego mamy jeszcze łąki. Łąk mamy 10, do 15 mamy łąk, czyli gospodarstwo 65 hektarów, 50 ziemi ornej. Ciągnik sobie radzi. Jestem z niego, jeżeli chodzi o cały kształt tego ciągnika, zadowolony. Pracuje taki wół, naprawdę roboczy. Jednakże wady i sposób podejścia serwisu mnie tutaj męczą. No co tu dużo mówić. Po prostu męczą mi tyle. Ciągnik
za każdym razem, jakąkolwiek pierdołą każą stać, bo ciągle ma awarię, jest to zgłoszone i trzeba czekać na nich. Gdzie Lublin potrafi przyjechać po miesiącu, żeby nie to, że pan, serwisant pana Grześka przyjechał, to ciągnik by stał miesiąc czasu. I to nowy. Miał nabite może tam 2 godziny pracy. No, moto godziny, przepraszam, bo to Ursus podaję w moto godzinach. No to miał 2 moto godziny, to miał plus minus 3 godziny pracy. To była pierwsza awaria wycieku. To załatwił pan od pana Grześka, że tak powiem, naprawił, bo no, ciągnik zero. Jeszcze z awarii to mamy tutaj tą deskę. Ta deska była na poprawie, ponieważ ten rozświetlacz się wylał. Ta naprawa poszła dość szybko, sprawnie. Bo tam zajęło, powiedzmy, tydzień czasu i tydzień albo półtora tygodnia, jakoś tak. Jak na polskie warunki, dość szybko to było naprawione, założone. Oczywiście sam to musiałem wykręcić, wysłać do Lublina, bo nie miał jak przyjechać. Ale dogadałem się, wykręciłem, naprawili, wysłali z powrotem. Jest gicior, wszystko, jeżeli chodzi o deskę rozdzielczą, działa. Jeżeli chodzi o ciągnik Ursus, Vigus, polecam, jeżeli ma ktoś nerwy, na to, żeby to naprawiać, a nie tylko po prostu wsiadać, sprawdzać tam codzienne OC i wypad w pole, bo trzeba robić. Jeżeli ktoś ma czas, że po prostu dzisiaj robi, a jutro może cały ten ciągnik cały dzień stać, to może sobie go kupić. Pozespoły, jakie tutaj są włożone, są dobrymi pozespołami. Dobra jakość, jeżeli chodzi tutaj o silnik, o mosty, o skrzynię. Nie ma większego problemu. Tu mamy jeszcze Boszowski podnośnik. Tam ominąłem. Bardzo fajnie się to sprawuje. Bo proste rozwiązanie, ale skuteczne, to się chwali. Ciągnik jest ogólnie mega prosty. Jak go kupiłem, zrobiłem wielkie wow. Fajny traktor za małe pieniądze. A później no, może tylko ta sztuka się tak psuje. Ale no po prostu ciągnik już ma 133 godziny, więc może czas na emeryturę. Bo to inaczej się nie powie. Jestem umówiony na kolejny serwis tego ciągnika. Na kolejno wymieniane maski. Dalszą sytuację i dalsze awarie użytkowanie tego ciągnika. Jak będziecie chętni, to mogę wam nagrać, ale wolniej chwili tylko i wyłącznie, bo nie mam czasu non stop nagrywać. Po prostu skończyły się lata młodości i trzeba ganiać. Ogółem ciągnik polecam. Bo są faktycznie dobre maszyny. Trzeba je tam trochę tylko dopieścić. Brakuje tutaj, tak powiem, babskiej ręki. Żeby każda kobitka to dopieściła, to by było malinka. I ciągniki będą śmigać. Szkoda tylko, że tak późno wypuścił takiego bydlaka. Bo w moim województwie jest to naprawdę dość duże traktory. Jeżeli chodzi o 150 koni, to jest dość duże. A ciągnik się znajduje w województwie łódzkim, powiecie łaskim, dokładnie mówiąc. Reszta danych, jak ktoś tam będzie chciał go obejrzeć, możecie pisać. Podam. Będziecie sobie przyjechać, zobaczyć go na żywo. Bo wiem, że dość dużo youtuberów przejeżdża. A to się radza. Słynną Agrounię. Tam jest jakieś tam targi,
i kartoflane i tak dalej. W Sieradzu, w Bartoszewicach. Więc są to okolice takich terenów. Ziemię mam tutaj słabo, albo raczej średnie. Aktualnie możemy piątą klasę tym ciągnikiem. Najmocniejszą klasę, jaką ten ciągnik jest włożony, ma ciągnąć pługi, to ma ziemię drugą klasę i ma co robić przy tym pługu, to był wcześniej pokazany. I tyle. Dobra. Kończymy gadanie, bo się już rozciągło na 35 minut. I na tyle. Trzymajcie się. Opinie proszę pisać, jak to odbieracie. I tyle. Na razie.